Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 18 grudnia 1985 roku. W poprzedniej katechezie zastanawialiśmy się nad świętością Boga i nad jej dwiema cechami charakterystycznymi niedostępnością i kondescendencją. Dziś pragniemy wsłuchać się w wezwanie Boga, skierowane do całej społeczności synów Izraela które niesie się poprzez całe stare przymierze. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg Wasz. Ja jestem Pan, który Was uświęca. Nowy Testament, w którym Bóg odsłania do końca znaczenie swojej świętości, przyjmuje w całej pełni to wezwanie, nadając mu cechy własne wiążące się z nowym faktem, jakim jest Krzyż Chrystusa. Albowiem Bóg, który jest miłością, objawił się do końca w dobrowolnej ofierze na kalwarii. Niemniej, jeszcze także w tym nowym kontekście odzywa się mocnym echem wezwanie odziedziczone po starym przymierzu. Święty Piotr pisze na przykład: W całym postępowaniu stańcie się również świętymi, na wzór świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czym jest świętość Boga? Jest ona absolutnym oddzieleniem od wszelkiego zła moralnego, wykluczeniem i bezwzględnym odrzuceniem grzechu. Równocześnie jest ona dobrocią absolutną, poprzez którą Bóg jest nieskończenie dobry sam w sobie, a także względem stworzeń, oczywiście według miary ich ontycznej pojemności. W tym znaczeniu rozumiemy odpowiedź daną przez Chrystusa młodzieńcowi z Ewangelii: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. W dawniejszych katechezach zostało już przypomniane wezwanie z Ewangelii: Bądźcie doskonałym, jako Ojciec Wasz niebieski doskonały jest. Wezwanie to odnosi się do doskonałości Boga w znaczeniu moralnym, czyli do Jego świętości. Wyraża więc to samo, co przytoczone uprzednio słowa ze Starego Testamentu, przypomniane w pierwszym liście Świętego Piotra. Doskonałość moralna polega na wykluczeniu grzechu i absolutnej afirmacji dobra moralnego. Wobec ludzi, wobec stworzeń rozumnych, taka afirmacja jest zgodnością woli z prawem moralnym. Bóg jest święty sam w sobie jest świętością substancjalną, ponieważ wola jego utożsamia się z prawem moralnym. Prawo to bytuje w Bogu samym. Jako w swym odwiecznym źródle, i stąd nazywa się prawem wiecznym. Lex Eterna. Bóg daje się poznać człowiekowi jako źródło prawa moralnego, i w tym znaczeniu jako sama świętość, już przed grzechem pierworodnym, wobec pierwszych rodziców, a później wobec ludu wybranego, przede wszystkim w Przymierzu Synajskim. Prawo moralne, objawione przez Boga w Starym Przymierzu, a przede wszystkim w Ewangelii. W nauczaniu Chrystusa, stopniowo ale wyraźnie zmierza do ukazania centralnego i nadrzędnego znaczenia miłości. Przykazanie Będziesz miłował wskazuje równocześnie na to, że świętość Boga polega na miłości. To wszystko, co zostało powiedziane w katechezie pod tytułem Bóg jest miłością, odnosi się równocześnie do świętości Boga naszego objawienia. Bóg jest świętością. Dlatego, że jest miłością. Poprzez miłość jest absolutnie oddzielony od zła moralnego, od grzechu, gdyż jest istotowo, absolutnie i transcendentnie utożsamiony ze źródłem dobra moralnego, którym jest on sam. Miłość bowiem to właśnie oznacza. Pragnąć dobra, przylgnąć do dobra. Z owego odwiecznego pragnienia dobra płynie nieskończona dobroć Boga w stosunku do stworzeń, a w szczególności w stosunku do człowieka. Z miłości płynie Jego łaskawość, Jego gotowość obdarzania i przebaczania, która między innymi znalazła tak wspaniały wyraz w podanej przez Łukasza przypowieści Jezusa o Synu Marnotrawnym. Miłość wyraża się w Bożej Opatrzności poprzez którą kontynuuje on i podtrzymuje zarazem dzieło stworzenia. W szczególny jednak sposób miłość wyraża się w dziele odkupienia i usprawiedliwienia człowieka, któremu Bóg ofiarowuje własną sprawiedliwość w tajemnicy Chrystusowego Krzyża, o czym tak dosadnie mówi Paweł Apostoł. Tak więc miłość, która istotowo stanowi o świętości Boga, prowadzi też poprzez odkupienie i usprawiedliwienie człowieka, do jego uświęcenia mocami Ducha Świętego. W ten sposób na drodze zbawczej ekonomii Bóg sam jako trynitarna świętość, trzykroć święty, bierze niejako na siebie inicjatywę zrealizowania dla nas i w nas tego co wyraził w słowach: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Do tego Boga, który jest świętością, jako miłość Człowiek zwraca się z najgłębszą ufnością. Jemu zawierza to wszystko, co odpowiada wewnętrznej tajemnicy samego człowieczeństwa, tajemnicy ludzkiego serca. Miłuję Cię, Panie, mocy moja, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu. Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego. Zbawienie człowieka jest związane najściślej ze świętością Boga, gdyż jest związane z jego odwieczną, nieskończoną miłością. Dzisiejsza katecheza o świętości Boga stanowi zarazem najlepsze wprowadzenie do świąt Bożego Narodzenia. Te święta mówią nam o świętości Boga w sposób najprostszy, najbardziej przejmujący, poniekąd rozrzewniający. To wydarzenie nocy betlejemskiej, do którego się w liturgii roku kościelnego przybliżamy, wszędzie i na polskiej ziemi musimy jednak przeniknąć całą prawdą o świętości Boga, jaka zawarta jest w objawieniu, w piśmie świętym. Bóg sam nazywa siebie świętym i wzywa do świętości człowieka w imię swojej boskiej świętości. Takie słowa słyszymy w Starym Testamencie. I to samo powtarza Jezus Chrystus w kazaniu na górze, kiedy mówi do swoich słuchaczy: Bądźcie doskonałymi, jako Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Jest to najpełniejsze wezwanie do świętości. A żeby jednak miało ono pełną moc dla naszych dusz, dla naszych ludzkich serc, trzeba pozwolić tym sercom przeniknąć się tajemnicą świętości Boga. Czym jest ta świętość? Ta świętość nieskończona, absolutna, jest przede wszystkim, żeby odpowiedzieć wymaganiom naszych ludzkich pojęć, tak jak odpowiada objawienie, całkowitym oddzieleniem, oddaleniem od wszystkiego co stanowi zło moralne, od wszelkiego grzechu. To jest strona jak gdyby negatywna tego co zawiera się w pojęciu świętości. Pozytywnie świętość oznacza pełnię dobra, a świętość Boga oznacza absolutną pełnię dobra i dobroci. Bóg jest nieskończenie dobry sam w sobie. I Bóg jest nieskończenie dobry w stosunku do stworzeń, a w szczególności w stosunku do ludzi. I ta właśnie nieskończona Jego dobroć, udzielanie się Bożego dobra, to jest równocześnie objawienie Jego świętości. Tak więc objawieniem świętości Boga jest naprzód samo stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga, i powołanie tego człowieka do uczestniczenia w Bożym życiu, czyli do łaski. A to powołanie nie ustępuje niejako, nie cofa się przed całą ludzką słabością, przed ludzkim grzechem. I dlatego też świętość Boga potwierdza się w tajemnicy wcielenia. A żeby wyjść na spotkanie człowieka upadłego, człowieka grzesznego, Bóg staje się człowiekiem. To znaczy noc Bożego Narodzenia. To znaczy nasza polska pasterka. I nie na tym koniec. A żeby do końca objawić, co to znaczy, że jest święty, czyli że jest nieskończenie dobry sam w sobie, że jest nieskończenie przeciwny wszystkiemu, co jest grzechem i niesprawiedliwością, sam płaci cenę grzechu całej ludzkości, przez odkupienie, przez krzyż na kalwarii. Tak więc to wezwanie Boga do świętości ma w sobie niesłychaną głębię, i objawienie te głębie nam przybliża. Jesteśmy sami wezwani do świętości, czyli do naśladowania Ojca naszego, który jest w niebiesiech, patrząc na wzór Jego Syna, który stał się człowiekiem, patrząc na wzór Matki tego Syna, a w ślad za nią wszystkich świętych, którzy pojęli i urzeczywistnili boskie wezwanie do świętości. Świętość Boga jest równoznaczna z miłością. Jeżeli wszystkie przykazania są jak gdyby drogowskazami, jak unikać grzechu, to przykazanie miłości wskazuje, jak dążyć do tej pełni dobra, która jest w Bogu, która właśnie jest miłością. Jeżeli mamy się przybliżyć, my ludzie, do pełni dobra, trzeba, ażebyśmy także żyli w miłości, czynili miłość. Miłość jest urzeczywistnieniem dobra. Tak jak w Bogu na miarę absolutną, tak w nas ludziach na miarę dostępną dla człowieka, dla stworzenia. W świetle tej wielkiej prawdy, tej najwspanialszej prawdy o świętości Boga pragnę wszystkim wam, drodzy rodacy, życzyć na Boże Narodzenie, na wigilię, na nowy rok, ażebyście przeżyli tajemnicę tej świętości Boga raz jeszcze wtedy, kiedy Bóg się rodzi moc truchleje. Pan Niebiosów obnażony jak śpiewamy we wspaniałej polskiej kolędzie Paternoście i Jezinciery tam ty wieczę tu nowentu Hadwenia przenium i adoruntas tua si sì, può in cielo ed in terra, ma nel nostro quotidiano ci danno visori e dimitte nobis, nobis la vita nostra, si sì, può dare nostro vittimi, dei vittori per nostri, e te lo si induca in tentazione.